Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Kochani, kontynuujemy oczywiście przygodę. Wróciliśmy do babci po rozmowie w klubie motocyklowym. I zobaczymy, co się teraz stanie. Witaj, słoneczko. Cześć, babciu. Zrobiło się późno. Czy mogłabym zostać na noc? Oczywiście, skarbie. Siadaj, zaraz zrobić coś do jedzenia. Jesteś wspaniała. Umieram z głodu. Tej nocy we śnie Katie. Widzisz? Jesteś z nią związany, a ona z tobą. Separacja jest otwartą raną, łzą, która może zostać wypalona tylko w agonii. Nasz Bóg jest pożerającym ogniem. Nie wiem, czy widzicie, ale jest to ten domek... Domek nad jeziorem. To jest chyba brat Lily. Spotkaliśmy się wcześniej, prawda? Odblokowano osiągnięcie. 28 września, 95 rok, dzień czwarty. Płonący obraz Lily, ten chłopiec z cmentarza. A nie, to ten chłopiec z cmentarza. To musi coś znaczyć. No tak, ten brat Lily był chyba troszeczkę grubszy. O! I! Dzień dobry! Cześć, Kathy! Co do... Dzień dobry, to... Wow, niezła niespodzianka! Masz taką uroczą przyjaciółkę, kochanie. Rozmawiałyśmy cały ranek. Nie wątpię, lubi sobie pogadać. Tutaj śpisz nawet dłużej niż w domu. Ojej, to pewnie przez to, że tutaj nikt mi nie przeszkadza i... Możemy chwilę pogadać na zewnątrz, same. Okidoki, jeśli twoja babcia nie ma nic przeciwko, że zostawimy ją samą. Oczywiście, idźcie dzieci, w razie czego będę tutaj. Chodź i mamy do pogadania. Coś z tobą nie tak i nie wiesz, co znaczy uszanować cudzą prywatność? To bardzo niefajne, co ty tutaj robisz, Ilen. I po prostu. Dobra. Nie wiesz, co znaczy uszanować cudzą prywatność? To pytanie retoryczne? Tylko jeden poranek bez Erin. Czy proszę o tak wiele? Bo z tego, co widzę, to powinnam być szczerze zaskoczona, że mam prawo do przerw na toaletę. Nudziłam się. Poza tym, nie wróciłaś na noc do domu, więc chciałam się upewnić, że nic się nie stało. Jak widać na załączonym obrazku, nie jestem trupem. Możesz być dobrze ucharakteryzowanym zombie. Bardzo zabawne. Wracaj do domu i... Dobrze, w takim razie nie powiem ci, czego się wczoraj dowiedziałam. Nienawidzę cię. Cieszę się, że zapytałaś. Sprawdziłam, czy w statystykach tego hrabstwa nie ma jakichś anomalii. Najpierw rzuciło mi się w oczy wysoka liczba osób zaginionych. To byłoby normalne, gdyby na przykład wskaźnik przestępczości też był wysoki. Z tym, że do tego rejonu jest jeszcze niższy niż w porównywalnych hrabstwach. To rzeczywiście dosyć dziwne. To nie wszystko. Hrabstwo ma najwyższą liczbę osób chorych psychicznie w całym stanie. A przecież Conway Springs jest maleńkie. Liczba psychicznie chorych przypadających na jednego mieszkańca przerasta drugie co do wielkości hrabstwa o ponad 1000%. To ma sens. Dowiedziałem się, że tego całego hojraka zamknięto w Angstrom. Więc idziemy z nim porozmawiać. Musi coś wiedzieć. Taki mam plan. Ale najpierw powiem ci, o czym sama się dowiedziałam. Więc pójdę tam dzisiaj i zapytam Izaaka o obrazy. A nie jest to zbyt ryzykowne? Możesz odnieść odwrotny skutek i tylko go wkurzysz. Mam nadzieję, że go wkurzę.
Nie ma to jak stara, dobra prowokacja osłaniająca prawdziwą naturę człowieka. Pokazałaś mu już zdjęcia świateł? Nie, nie chciałam, żeby zemdlał z wrażenia. Brzmiał jakby temat Świętej Trójcy wyplanował mu mózg. Jakby tematem Świętej Trójcy wybrano mu mózg. Nikt z tej parafii raczej mnie nie zna. Chyba nie. I co? Wczoraj ostro maglowałaś tego księdza. Już próbowałaś działać coś swoimi metodami. Tak jak on, jestem chrześcijanką. Może spróbuję czegoś innego. Zmyślę jakąś słodką historyjkę, że chcę przepisać się do innej parafii. Jeżeli i tak mi nie zaufa, pokażę mu zdjęcie. Może na jego widok się otworzy. Wtedy miałabym czas, żeby pojechać do miasta i porozmawiać z Jimmym, zanim będzie za późno. No to ustalone, ale jestem podekscytowana. Nie mogę się doczekać, żeby pokłamać. Masz ty naprawdę. Wiesz, że kłamstwo to grzech? Jestem pewna, że Jezus zrobiłby tym razem wyjątek. W końcu mnie kocha. W takim razie nie traćmy czasu. Zwenimy się później. Okidoki, do usłyszenia. Dobra, czyli co? Jedziemy do szpitala psychiatrycznego. I to automatycznie. Szpital psychiatryczny Engstroma. 15:09. Dzień dobry, panie Jimmy. Szukałam pana. Czy teraz się to dzieje naprawdę? Tak, to rzeczywistość. Więc pewnie zapytasz mnie o Josepha. Skąd pan wie? Kto panu powiedział? Ty, za każdym razem, kiedy tu przychodzisz. To nie ma żadnego sensu, Jimmy. Nie spotkaliśmy się wcześniej. To ma mnóstwo sensu. Wszyscy tak mówią. Jestem tutaj najmądrzejszy. Wszystko się może zdarzyć, panienko. Zapnij pasy i przygotuj się na niezłą jazdę. Zapomnij o wszystkich zasadach. Żadnego jechania od góry do dołu. Sprawdzania wszystkich rzeczy z listy. Zacznij od zapytania mnie o młodą kronikarz. Młodą kronikarz? To Lily Myers. Lily Myers była kronikarzem? Topielica. Tak jest. Dostrzegła pętlę, nieskończone możliwości. Wiedziała, że wszystkie gałęzie zostały odcięte. Pozostało tylko nieuniknione, patrząc jej prosto w oczy. Ostatecznie została przeciągnięta przez wielką granicę, tak jak ja. Ja byłem następny. Następny? Do czego? Nie słuchasz. Jestem następny. No to Jimmy Corchan. Co się panu stało? Dlaczego pan tu jest? Jestem pod ziemią. Patrzę w górę. Oglądam powtórki, nie zważając na świat. Joseph był latarnią morską. Jego śmierć wysłała snopy światła we wszystkich kierunkach. Dotknął nas wszystkich z palącą intensywnością. W moim przypadku skutkowało to paraliżującym poczuciem winy. W końcu to ja go tam wysłałem. To była moja wina. Co takiego? O co go pan poprosił? Bądź cierpliwa. W końcu do tego dojdziemy. Musimy przestrzegać zasad. Kontynuujmy o ironię o mężczyznach, które łamią zasady. Kościół Świętej Trójcy? Mężczyzna w czerwieni. Black Hats. Masz na myśli Black Hats? To oni łamią zasady? Dokładnie. Twój tata złamał każdą możliwą zasadę, prawda? Można tak to łagodnie ująć. Rozumiem twój ból, ale już niedługo będziesz od niego wolna. Widziałem cię nad wielkim dołem, rzucającą ostatnią pamiątkę po ojcu do czarnej pustki. Z kolei twoja matka. Ta historia ma inne zakończenie. Znasz mamę? Co z nią? Może sama ją odwiedzisz i się dowiesz. To skomplikowane. Ostatnie spotkanie skończyło się nieprzyjemnie.
Odwracanie wzroku nie sprawi, że będzie przyjemniej, Kati. Wiem, po prostu jeszcze nie. Bardzo dobrze. Chodźmy do kogoś, kogo ponownie zjednoczyłaś z jego rodziną. Jimmy już był, Lily była. Kościół albo mężczyzna w czerwieni. Mówi pan o mężczyźnie w czerwieni? Tak, w rzeczy samej. O, czyli trafiłem. Kim on naprawdę jest? Kolekcjonerem dusz. Tym, który przyzywa i przygotowuje. Niektórzy nazywają go przewodnikiem dusz. Inni diabłem w czerwieni. Idzie ci o wiele lepiej niż ostatnim razem. Teraz zapytaj mnie o pierwszą rzecz, która przychodzi ci do głowy. Kościół? Co możesz mi powiedzieć o Kościele Świętej Trójcy? Nie, to nie jest najważniejsze. To wypadek. Co się stało mojemu dziadkowi w 81? Biedny Joseph. To złe miejsce, zły czas. Źli kumple, złe życie. Siła nie do powstrzymania napotkała przeszkodę nie do ruszenia. Należało zmienić kurs, Katie. Gospodarz zawsze wygrywa. O co go poprosiłeś? Poprosiłem, by odnalazł źródło i unicestwił. Dla mnie, dla Lily, dla nas wszystkich. Źródło czego? Wszystkiego. Szaleństwa, zdrady, niekończących się cierpień. Jak mógł tego dokonać? Nie wiem. Joseph miał plan. Natknąłem się na twoją wiadomość dla dziadka. Powiedziałeś, tobie też się to przydarzyło. Co takiego? Spotkanie ze światłami, rzecz jasna. Nie masz przypadkiem zdjęcia z tej nocy w lesie? Masz na myśli to? O tak. Dawały tyle ciepła, tyle otuchy. Przyciągały mnie do siebie. Ale kiedy się zbliżyły, poczułem, jak mój umysł pęka na dwie części. Stałem jedną nogą po obu stronach linii, tej cienkiej linii dzielącej piekło od nas. Tak jakbym oddychał przez nos z ustami zanurzonymi pod wodą. Nie dziwi, że niektórzy znikają pod powierzchnią, skąd nie ma powrotu. Co spotkało Josepha, Jimmy? Czy on też spadł na dno? Chciałbym to wiedzieć. Ja tylko siedzę z uchem przytkniętym do ściany, skąd czasem dotrze do mnie słowo lub dwa. Jestem taki zmęczony, Katie. Nawet teraz widzę światła. W głowie słyszę szum, jak w telewizorze ustawionym na niedziałający kanał. Ale czym one są? Skąd się wzięły? Kolebka ciemności. Alfa wobec naszej omegi. Krzywe zwierciadło. Dlaczego wciąż mówisz zagadkami? Dlaczego sądzisz, że mam wybór? Zbliżamy się do końca. Zapytaj mnie o zbłąkanych wiernych. Więc co teraz Kościół Świętej Trójcy? Czy Kościół Świętej Trójcy to zbłąkani wierni? Tak, to oni. Dlaczego tak pan ich nazywa? Czyż to nieoczywiste? Wierzą, że światła są boskie. Światła nie są ani boskie, ani grzeszne. To nic więcej jak nasze skrzywione odbicie. Sędzia i ława przysięgłych. Nasze najskrytsze dziecko. Nasz największy skarb. Strach, przepraszam. Wszystko, czego pragniemy i pożądamy. To więcej niż większość z nas może znieść. Kielich przeobfity. Jak mam ich powstrzymać? Musisz udać się do miejsca ich urodzenia, ich źródła, do ich kolebki. Tylko tak ocalisz przyjaciółkę. Co? Co? Mówi pan o Elin? Tak, upominają się o nią. Jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musisz wracać, Kati. Siostro! Potrzebuję czegoś więcej, Jimmy.
Siostro, pomocy! Odblokowano nowy model motoru Veteran od Josepha. Muszę znaleźć Eileen. Eileen. Dobra, ale mamy nowy motor, tak? O, nawet dwa! Banita i Veteran. O kurka, wódka. Nie no, czarny. Czarny z czachą musi być. Jak nic, czarny musi być. Czekajcie, ona poszła do kościoła, tak? Tu idziemy do kościoła. Idziemy do kościoła tak, jak mówiła Eileen. Ołtarz. To ołtarz. Miejsce, na którym składali ofiary skóz, dzieci i inne pierdały. Nic nie ma. Drzwi i drzwi. Idziemy do drzwi. Tak jakby ktoś nie wiedział, co są drzwi. Dobra. Jesteśmy. Czego szukamy? Witraż, kalendarz, portret, szafa, książki, komoda. Komoda. Mała szafka z zamkiem. Zamknięte. Książki. Książki o duchowości i teologii. Nic szczególnego. Zdjęcie. Ojciec Bill z dwoma chłopcami. To pewnie Izaak i jego brat. Szafa. Żadnych ciał, tylko sutany. No w kieszeniach też nie ma nic ciekawego. Krzyż, przekręćmy go. Bez niego kościół nie byłby kościołem. A szkoda, że go nie przekręciliśmy. Znowu one. Śledzą tutaj każdy mój ruch. Trzy koła. Kalendarz wydarzeń kościelnych, nic szczególnego. William T. Price, ojciec Bill. Z wyglądu przypomina bardziej biznesmena niż przywódcę kultu. Biurko Izaaka, może znajdę w środku coś ciekawego. Znalazłem tu duży stary klucz. Hej, co tutaj robisz? Daruj sobie. Gdzie ona jest? Gdzie jest Eileen? O czym ty na Boga mówisz? Rudowłosa dziewczyna. Wiem, że przyszła się z tobą spotkać. Mów albo zadzwonię na policję. To chyba nie będzie konieczne. Kradzież z włamaniem? Nie rozumie pan. Porwano moją przyjaciółkę. Tak, to nie tak jak pan myśli. Matko, niech mnie pan po prostu zapuszkuje. No pierwsze. Nie rozumie pan. Porwano moją przyjaciółkę. Wzruszyłem się. Ręce do tyłu. Już. To są chyba jakieś jaja. Zapuszkują nas? Oh, really? Lepiej się módl, żeby ojciec Price nie wniósł oskarżenia. Chcę zadzwonić. Nie słyszę cię stąd. Straszny z ciebie dupek. Korzystaj ze swojego urlopiku. Ja z pewnością będę. No i dupa. W dodatku pachnie jak guber. Zaje kurwa biście. Muszę się stąd wydostać. Kto wie, co ten szajbus robi Eileen? Tablica? Sterta papierków, kilka szpilek i spinacze do papieru. Mop jest na wyciągnięcie ręki. Może się przydać. Okej, dobra, co teraz? Tablicy? Warto spróbować. O, no to był ślizg. Ups. To był ślizg. Inaczej do papieru mogą się przydać. Nawet chyba wiem do czego. Dwa duże, grube spinacze do papieru. Chyba są wystarczająco sztywne, żeby zrobić z nich wytrychę. Ciekawe, czy pamiętam, jak to się robi.
A, w prowizorkę, ale powinno dać radę. Dobra, teraz na zamku. Minigra. Raz. Raz. Czyli tak, raz. Dwa. Nie. Też nie, kurwa. Ostatnie jak zwykle. No, Shira to ma zawsze szczęście. Ale pięknie. Ale jestem dobra. Okej. Okay. Spoczywaj w pokoju, Tabico. Spisałaś się. Mam telewizor. To chyba nic. Wytrzymałe biurko. Można by się było pod nim schować. Kieram młot i inne ciężkie narzędzia. Co za cudowny pomysł, żeby zostawić je akurat obok szafek z dowodami i zamkniętych cel. Kanister. A, kanister? Wielki czerwony pojemnik benzyny z wężem. Ktoś pewnie użył go, żeby przelać paliwo. Szafki z dowodami. Teraz wiem, gdzie szukać dowodów, gdyby były potrzebne. Wyglądają na solidne. Musiałbym sporo nahałasować, żeby je otworzyć. No i zajęłoby to sporo czasu. O, raporty policyjne. Zresztą mieliśmy. Monitor. Duża szafka. O, czyżby? Zamknięta. A to niespodzianka. Tu nic nie ma. Też biurko. Dobra, tu chyba już nie ma. Już czytaliśmy. Czytaliśmy. Telefon. Dobra, chyba stąd idziemy. Chyba stąd idziemy. Nie wyjdę bez swoich rzeczy. Ale gdzie są twoje rzeczy? Widziałem, jak Larry wkładał je do tamtej dużej szafki. No to jak? Czyżby tak? O. Teraz była otwarta. Teraz była otwarta. Dobra, mam swoje rzeczy. No i klucz, który znalazłem w kościele. Zaraz. Co to? Coś jest napisane z tyłu zdjęcia ze światłami. Jimmy musiał to zrobić, gdy nie patrzyłam. Zobaczmy. Twoja metalowa skrzynka, Joseph. Tak mi przykro. Nie wiem, gdzie ją schowałem. Czy nie byliśmy w innych oddziałach, zanim zostaliśmy mężczyznami? Czy te wspomnienia nie są moje? Biedny Jimmy. Głównie to bełkot, ale wygląda na to, że dziadek kazał mu coś ukryć. Muszę się temu przyjrzeć, ale najpierw trzeba stąd zwiewać. No to zwiewamy. Teraz możemy zwiewać. Tylko jak? Muszę coś zrobić z Lenim. Zadzwońmy może? Na komisariat? Musiałem to wcześniej ominąć. Publiczny numer na ten posterunek jest na naklejce. Posterunek 555-5241. Zobaczmy. Posterunek Conwell Springs. W czym mogę pomóc? Chciałbym zgłosić przestępstwo. Zgadnij co, Lenny, uciekłam. Zgadnij co, Lenny, uciekłam. Co? To ty, Kathy? We własnej osobie. Naprawdę jesteście beznadziejni, wiecie? Jak to możliwe? Gdzie jesteś? Pewnie już w połowie drogi do Kanady. Lepiej się pospiesz, jeśli chcesz mnie dogonić. Wyruszam w poszukiwaniu porwanej przyjaciółki, skoro jesteście do niczego. Czemu miałabym rujnować niespodziankę? Nie no, powiedzmy mu szczerze. To musi być jakaś sztuczka. Ale wcale, jeśli mi nie wierzysz. Nara. Chowam się za biurko teraz. Muszę sobie wymyślić, żeby go wyrolować. Szybko. Chowaj się za biurko.
O cholera, cholera. Dobra, już się pobawiłaś. Proszę wracać do celi. Daj spokój, Lenny. Wierzę, to bzdury. Drzwi kościoła były otwarte. Po prostu weszłam szukając zaginionej przyjaciółki. Nie, ustalam zasady, Cathy. Wracaj do celi, albo będę musiał użyć siły. Znów od początku? Jeszcze raz musimy, dobra. Czyli to nie wyszło. Czyli to nie wyszło. Dobra. Chciałbym zgłosić przestępstwo. Oczywiście, proszę pani. Czy to nagły wypadek? Tak. Tak, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Chwileczkę, połączę panią z numerem alarmowym. Kurwa. Cholera, nie o to mi chodziło. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, znów zgłaszamy. Nie. Nie, to nic pilnego. Rozumiem, proszę przyjechać na posterunek i wymienimy niezbędne dokumenty. A nie może pan przyjechać i sam zebrać moje zeznania? Przykro mi, ale muszę się teraz skupić na ważniejszych sprawach. Czy jest jakikolwiek powód, dla którego nie może pani przybyć osobiście? Żaden nie przychodzi mi do głowy. Dobra, dobrze, proszę pani. Potrzebuje pani jeszcze mojej pomocy? Zgadnij co, Lenny, uciekłam. Co? To ty, Cathy? Tak. Pewnie już połowie drogi do Kanady. Lepiej się pospiesz, jeśli chcesz mnie dogonić. To musi być jakaś sztuczka. Sprawdź cele, jeśli mi nie wierzysz. Nara. Jeszcze mam jeden pomysł. Duża szafka. Schowaj się w szafce. Dobra, pół otwarte. I może pod biurko teraz. Zobaczymy. O, cholera, cholera. Standardowo. Wychodź, wiem, że się chowasz. Niezła próba. Słyszę cię, wiesz? Dobra, już się pobawiłaś. Niestety znów nie pykło. No kurde, ile można. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz. Telefon. 555. Ten numer na pamięć znam. Dobra, zgadnij, Lenny, uciekłam. Tak. Czemu miałabym rujnować tą niespodziankę? To musi być jakaś sztuczka. To co my możemy teraz zrobić? Co my tu możemy zrobić? Może schowajmy się teraz w tej szafce. Cholera, nie otwiera się od środka. Muszę zostawić lukę. No to nic nie da. To nic nie da. Serio, nie wiem co zrobić z tym. Nie mam pojęcia. Wychodź, wiem, że się chowasz. No kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć. Może w ogóle tak naprawdę tutaj nie jest dobrym pomysłem dzwonienie. Muszę jakoś sobie poradzić z Lennym.
Duża szafka nie. Jeszcze raz, dzwonimy. 5, 5, 5, 5, 5. Może to nie jest dobry pomysł, że my dzwonimy. Dobra, uciekłam. No. Tylko jak? Wiem jak! Włączyć telewizor. Otworzyć szafkę. I się schować tu. Teraz już mnie nie będzie słyszał cwaniaczek. Wychodź, wybry się chowasz. Ups, co jest? Przepraszam, Lenny, nie dajesz mi wyboru. Znajdę moją przyjaciółkę. No i się udało. Lepiej nie, pomogę zduszować hałas z szafki. Zmiany krzyk. Dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grę od Shiro. A my się widzimy w następnym odcinku z Katie Rain. Trzymajcie się. Hej, hej!